Poznajecie tego pana? Piecia we własnej osobie. Jedziemy tirem jego w trasę w angielskie ostępy. Aha, przygoda. Szanuję, a te wszystkie. Ale trafiłem na wywiad pani Ilony, która mówi o Grenlandii. Nie chcę wchodzić do tego domu, ale mówią dlaczego, bo mówią, że to jest zły dom. Ja do tego domu nie wchodzę, bo staram się podążać ścieżkami. To jest taki kontakt z naturą, która oczywiście ma siły, przy których człowiek jest. Wszystko się robi na cenę. No to barierkę mogli chociaż usunąć, nie? No, właśnie oni niedawno postawili i to jest najlepsze. Ty mnie pytasz? Co? Ale wali z kompaktora, Jezu. Gwiazda? 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 Gdzie jedziemy? Na rowery. Wodziane mam czerwonego szerszenia znowu. Już miałem przyjemność jazdy tak w Nepalu. Super. Kirkbank. Światełko w tunelu. Dosłownie. No cofać z takiego kanału to trochę średnio, co? Tak. Tutaj już kiedyś byliśmy w drodze powrotnej z Walii. Ostatni akwedukt był w remoncie. A dzisiaj jest otwarty i zamierzamy go przejść. Widok z akweduktu przyjemny. Dobrze to wygląda. Choć uczucie jest dziwne. Bo z jednej strony masz przepaść, z drugiej strony wodę. Spadałbym długo. Coś w sobie nie wiem. Z dołu wiadukt robi lepsze wrażenie. Ale niestety nie ma dobrego widoku. Wysłaniają drzewa. Jagoda nam odpadła. Piecia kupuje ryby. A ja oglądam farmę rybną Strągów. Niestety nie mogę wejść. Trudno. Dzisiejsza kolacja Strągi. Park Szesbury. Późne lato. Kwieciście dalej jest. Źle.